Cześć, witajcie, ja jestem Chudy, a to jest FIFA World, odcinek czwarty chyba. I dużo mam monet, no nie? Tak, zdecydowanie dużo końców. I tak, teraz sobie zagramy sezony online. Zagramy sobie może jeden meczik tylko, a drugi wam jakiś tam dorzucę, co nagrałem tam kiedyś wcześniej, albo po prostu zagramy dwa. Zobaczymy jeszcze, jak nam będzie szło. Chciałbym sobie wywalczyć już awans do ligi 8. No dobra. Więc grajmy. O, to jest właśnie skład z Brazylii. Tak obecnie wygląda. Nie wiem czemu tu jest kaka. Kakę sobie damy. Muszę zrobić myszką. Kakę sobie damy. Kaka będzie grał raczej tutaj. Tutaj. Jeszcze formację mu trzeba zmienić. Tutaj jest Mike. On jeszcze nie wiem gdzie jest Hulk. Bo Hulk zagra tutaj. Tu będzie Ronaldinho. Kaka tu albo tu. Zależy. Bo tu jeszcze gdzieś będzie Oscar też gdzieś tutaj. Tutaj William i na napadzie postaram się zorganizować Neymara. Nie, co z tego wyjdzie, no Neymara nie jestem pewien. Ale jeśli Neymara nie będzie, to się kogoś znajdzie na zastępstwo. Ale dobra, zagrajmy teraz składem zmęczonym. Tak, składem zmęczonym. Dżagojew. Tak, nauczyliście mnie jego wymowy, ale ja go sobie z klubem zamienię. A na jego miejsce przetestujemy sobie Franka Ribery'ego. Frank Ribery dzisiaj zasili nasz skład. I to chyba tyle. Oczywiście wszyscy są bardzo raczej pomęczeni. Nawet bardzo. Maikonowi dam kondycję tylko. Czemu Maikonowi tylko? Ponieważ Maikona lubię, nim się bardzo dobrze gra. Ale kondycji nie mam. A nie, dobra, mam kondycję jakąś. Jest jakaś. Załaduję mu tą największą, 60 zł. O, tutaj jest formacja dla Kaki. No dobra. No i dobra, takim składem myślę, że zagrać już sobie możemy. Nikogo lepszego nie mam. W sumie mógłbym wpuścić jeszcze tutaj tą obronę brazylijską i Kakę. Jakby się to spisało? Jakby się to spisało, to jest pytanie. No nie wiem, nie chcę mi się kombinować. Dobra, zagramy tym. Najwyżej w kolejnym meczu sobie wprowadzimy jeszcze brazylijską obronę plus Kakę i kogo tam jeszcze mam? Chyba tylko Kakę. Nie wiem, gdzie jest Hulk. Hulk chyba nie na tym koncie teraz obecnie przebywa. Dobra, nieważne. Zacznijmy mecz z przeciwnikiem. Przeciwnik wybiera strój sobie. Okej, okay, strój Sevilla chyba mi się wydaje. Oj, skład Koke. Subotić, ale z grania też nie za bardzo ma... No ja też nie mam z grania w sumie, więc no. To jest Gabi chyba, nie? Ten po prawej. Tak, tutaj środek z Atletico Madryt, obrona wymieszana i atak też bardzo wymieszany. Chyba spaczek wszystko, tak się wydaje przynajmniej. No i bramka jeszcze jakiś Atletico Madryt, ale to Courtois zdecydowanie nie jest. Okej, okay, on ma no 18 zwycięstw, 8 remisów, 20 porażek. Statystyki mam lepsze, ale czy statystyki będą miały tutaj znaczenie? No, zobaczymy. Oj, i teraz przeciwnik został wypuszczony. No i niestety to raczej, no to jest bramka, Olić, 7 minuta. No i tak przeciwnik, no jest chyba całkiem niezły w sumie. Ribery nie daje rady, powiem wam, że mi się nie podoba. Zaraz go sprzedam. I Ribery, Ribery, Ribery teraz dobrze, no no no, Ribery dajesz, musi się popisać. Ribery uderza i no niestety nie trafia. Rzut rożny jeszcze dla przeciwnika. Dośrodkowanie i... No i gol, serio, i Barbo. Lagi są trochę, tego może tak nie widać na ekranie, ale ja to czuję, że jak steruję padem, to te reakcje są opóźnione troszkę zawodników. O i tak, przegrywamy 2-0, no. Ajajaj, nie fajnie, nie fajnie. Nie podoba mi się to. O, ja teraz już klikłem i on po jakimś czasie dopiero robi to, co ja mu każę. No nie fajnie, nie fajnie. Ribery, Ribery teraz, no próba jakiegoś kiwania się Ribery. Ribery, no przy skręcaniu jest to najgorsze, przy omijaniu zawodników nie mogę w ogóle sterować piłkarzami. Boję się, że te lagi właśnie mogą być trochę ode mnie. Albo gubię gdzieś zasięg pada, zaraz muszę sprawdzić. No Cerinho teraz do Mitroglu, Mitroglu uderzenie, Mitroglu trafia w poprzeczkę, Mitroglu miałeś uderzyć po ziemi, dwa razy to klikłem, a ty uderzasz górą. I no Cerinho przejmuje piłkę, no Cerinho do Mitroglu, Mitroglu się zatrzymał, no pad mi nie działa, fuck, co jest? Co jest, pad mi nie działa, ej, 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 bez takich, bez takich. Się zacięło. Się zacięło. I co teraz? Oj, dobra, się wznowiło.
No ga, czemu ich nie kryje? Donovan i fakt, 3 do 0 olić. Co? No nie, dobra, dobra, no nie będę się kłócił, po prostu jestem gorszy. No ale okej. Ale to ze straszną łatwością takie podania wyprowadza gdzieś poza moją obronę. No to mi się nie podoba troszkę, ale okej. No podaj to, pad mi nie działa, fuck. Dobra. To nie jest dobre dla tego meczu, ale teraz Ribery, Ribery, Frank, Ribery, Ribery uderza zablokowany strzał Franka Riberiego i niestety, niestety piłka dla przeciwnika i sędzia kończy pierwszą połowę, po której przegrywamy 3 do 0. No nie wiem, czy w drugiej dam radę to nadrobić, to będzie trudne. Co ja mogę zrobić z tym padem? No nic nie mogę zrobić. Co zrobię? Może trochę, nie wiem. Przysunę sobie komputer? No nie wiem jakim cudem on gubi zasięg. Czy to jest wina gry? Czy wina pada? O to jest pytanie. No cóż, zacznijmy drugą połowę i postarajmy się to wygrać. Ribery jakoś jeszcze, no jakoś może da radę, jednak rewelacji też nie ma. Drugi raz gram Ribery i drugi raz mi się to troszkę nie podoba. Dlatego może jeszcze jeden mecz mu dam i wtedy poleci na listę transferową, uzupełnić moje zasoby końców, ponieważ sami widzieliście, że mam równiutkie 0. Oj, no dobra, pad mi zgubił zasięg, w ogóle nie mogłem nic kliknąć. Coś mi się nie dzieje niedobrego z padem, no nie mogę się ruszyć, dobra. Jest Maicon, rusz się Maicon. No, no sami widzicie, co się dzieje teraz w tym momencie, ja nie mogę się ruszyć. Klikam... Macham tą gałką we wszystkie strony i nic. I nic. Pad mi padł. Fuck, nie, tylko nie to. Dobra. Dobra, dobra, coś działa teraz. Szybka jakaś akcja, zanim się rozłączy sygnał i ruszamy. Podanie do Icardiego, żeby teraz tylko pad do samego końca działał. Icardi, no nie, prosto w ręce bramkarza. Nocerinho, teraz Nocerinho, Nocerinho, dobrze, nie gub zasięgu, padzie, proszę, podanie, no i... No i to nie wpadło, nie... Nie zdążyłem podać gdzieś ten pad. No, nie da się grać, naprawdę, ja teraz w tym momencie nie mogę się ruszyć. Nie mogę się ruszyć. No... Robię coś, coś minimalne kroki robią i się zatrzymują w pewnym momencie. O, teraz, no widzieliście, Maicon biegł i się zatrzymał, to się nie da. Teraz łap to dobrze. Wybij, nie wiem jak, co ja mam teraz zrobić w tym momencie. Bo ja mam pada tego bezprzewodowego i w tym momencie no coś się dzieje niedobrego. Grałem też przed chwilą w 14, nic takiego się nie działo. I teraz to jest od FIFA World. No nie wiem, będę musiał sobie zaraz zagrać w 14 i sprawdzić. Bo jeśli tak będzie, to ja już w drugiego meczu tutaj nie zagram, no bo widzicie, co się dzieje. Jestem zdany tylko na bramkarza, bo ja nie jestem w stanie się ruszać obroną. To jest po prostu niemożliwe w tym momencie. No dobra, wybij. Dobra, jest Maicon, no dobra, teraz to mój nieudane podanie, ale... To i tak jest przegrany mecz, nie mamy szans, żeby nadrobić teraz. Dobra, rzut wolny jeszcze dla rywala. Czyli nie mogę się ruszyć. Dobra, teraz... Ruszam gałką, słyszycie, odpada, on nie reaguje, o teraz zareagował. No i... No i nic. Dobra, wybijmy to. Po prostu Maicon, teraz co, Sahin do Icardiego, Icardi do Sahina, nic z tego, no i przegraliśmy teraz, no, nie mogę się ruszyć, Leonardo Castan, stoją w miejscu wszyscy, no co się stało z tym padem, co się stało teraz, to ja nie mam pojęcia i, no i przez to przegraliśmy, znaczy no może i tak byśmy przegrali, ale to na pewno było troszkę irytujące. No i cóż, co ja mogę powiedzieć, po prostu, wina pada, może i tak byśmy przegrali, ale na pewno nie wynikiem 3 do 0. Na początku jakoś to w miarę okej działało, może tylko była opóźniona jakaś reakcja, no teraz no, na przykład widzę, patrzę na lampkę, która od czasu do czasu miga, czyli że jak ona miga, tak sobie, to znaczy, że zasięgu nie ma, on szuka zasięgu, wtedy pada. A mam pada gdzieś tak, nie wiem, 50, nie, nawet 30 centymetrów od tego czegoś podłączonego przy komputerze, no i
No i co ja mogę zrobić? Mogę sobie jedynie myszką teraz radzić. Na myszce nie zagram, na klawiaturze spróbuję zagrać. Dobra, nie gram na padzie, zmieniam sobie na klawiaturę i gramy drugi mecz. Czy klawiaturą wygram? Nie mam pojęcia, jak się gra klawiaturą. SD, strzałki, kontrol, spacja, co robi spacja? Sprint to spacja, kontrol, modyfikator finezji. Okej, jakoś sobie damy radę. Podstawowe, zaawansowane sobie damy. Podanie po ziemi, W, podanie prostopadłe. Podanie prostopadłe górą, Shift i W, okej. Płaska wrzutka, tego nigdy nie używam. Okej, ja sobie takim sterowaniem spróbuję zagrać. Strzał jest D, tak? Nadal. Dribbling twarzą do obrońcy. Takie sterowanie się podoba. D i S, zamarkowanie strzału. Okej. Mi się wydaje, że to jest bardziej zaawansowane niż nawet na padzie, bo zamarkowania strzału jakoś na padzie nie potrafię zrobić, albo ja jestem jakiś nie taki, albo po prostu się nie da. No dobra, skoro D to jest strzał, to niech będzie. Sobie spróbujemy zagrać klawiaturą i już przechodzimy do meczu. Sobie teraz naprawdę mocno wzmocnimy skład. Sobie damy lewy obrońca, no sorry, jesteś Brazylijczykiem? Nie chcę używać karty jednorazowej. Nie chcę zamień z klubem, zresztą kontraktów i tak nie ma obrona. Dajemy tutaj Marcelo. Dalej, zamień z klubem, dajemy tutaj Davida Luiza. Zamień z klubem. I no, tutaj dajemy Thiago Silvę. Maicon zostaje, naprawdę, Maicon zostaje. No a tutaj, no nie. Tutaj dajemy sobie, tu damy sobie zamień z klubem. Zamień z klubem damy sobie. Gdzie są moi piłkarze? Gdzie jest Dani Alves? A czemu E się oszuka? Nie chcę E się oszukać. Szukaj teraz, dowolny. Szukaj. I chcę Daniego Alvesa, który jest tutaj. Dani Alves tutaj. No Serginho jest dobry. Sahin jest trochę powolny, sobie Sahina zamienimy z Kaką. Dani Alves wejdzie na prawe skrzydło. Dalej. Zamień z klubem. Zamień z klubem tutaj damy sobie Kakę. Kakę sobie damy. Kaka wejdzie za Sahina. Myślę, że to może być całkiem niezłe. Sahin, Nocerino. Ile Nocerino? Nocerino zostanie. On jest pod formację, jest pod pozycję, jest dobrze. I czy Icardiego możemy jeszcze z komuś zamienić? Mamy kogoś ciekawego w klubie? Mamy Andrę, o, Brazylijczyka, patrzcie, będzie miał granie z Kaką. Sobie jednocześnie zgranie podwyższamy. No i dobra, Wiktor już zostaje, nie chcemy się tutaj już Julio Cezara wpuszczać, przechodzimy dalej. I takim składem sobie zagramy na klawiaturce. Czy klawiatura okaże się szczęśliwa? Powiem wam, że bardzo dawno na klawiaturze nie grałem. Dlatego to może być ciężkie przeżycie. Odkąd przerzuciłem się na pada, tylko na padzie gram. No, klawiaturka to już tak trochę się pozapominało tego sterowania, ale dobra, myślę, że po pierwszej połowie załapę wszystko. Mam nadzieję, że też trafię na słabego przeciwnika, który być może będzie grał na myszce. Oby. Dobra, teraz czy znajdziemy przeciwnika? Mamy przeciwnika. Co on ma za stroje? No w sumie ja też nie wiem, jakie ja mam stroje, więc dobra, przejdźmy. Gotów. Dajesz gotów. A, dobra, zmieniłem stroje. Jeszcze raz muszę dać. No i jaki on ma skład? Adriano, dobra, skład mam lepszy. Skład ja mam lepszy na pewno. Jak on będzie grał, statystyki. Widzę, że jest początkujący, sądząc po jego statystykach. Zagrał dopiero 13 meczy. Ja zagrałem tych meczy już 36. I sobie spróbujemy go pokonać. Może jest początkujący, ale może jest dobry, bo zwycięstwa u niego przeważają. U mnie też przeważają, ale dobra, zobaczymy. Klawiaturka raczej zasięgu nie straci. Jest podłączona kabelkiem. Dobra, zaczynamy. Wow, ale dziwne uczucie. Dobra, jedziemy. Marcelo, Ribery. Pykają mi klawisze trwałe, ale okej, Kaka. Kaka teraz, Kaka. Kaka. Kaka w polu karnym, Kaka strzela, Kaka bramki nie zdobywa. No cóż, było blisko, ale całkiem nieźle mi idzie na klawiaturze, tylko klikam wszystko, co popadnie. Jak słyszeliście, już mi tutaj klawisze trwałe właśnie wyskakują. Ja nie wiem, co klikam. Na ślepo gram. Wow, i to jest właśnie mój błąd. To jest właśnie mój błąd i no dobrze, broń na szczęście to Wiktor i rzut rożny dla przeciwnika. Rzut rożny dla przeciwnika i jak on to wykorzysta? Spójrzmy.
Dośrodkowanie, piąstkuje Victor i Dani Alves, ruszamy z kontrą, Dani Alves, a ja biegłem E, tu się E nie biega, niestety. I kaka do Mitroglu, teraz do, dobrze jest Mitroglu i czym się strzela, D się strzela i jest, no nie, nie mam bramki, to jest słupek. I tak się zastanawiam, jak ja tu mam biegać tak na ukos, jak no w 14 czy tam w 13 na klawiaturze było tak, że jak trzymałem dwie strzałki, to biegałem tak, tak pod jakimś kątem. A tutaj jak trzymam dwie strzałki i spację, to właściwie jest jakieś takie dziwne dźwięki, tak się nie da po prostu tutaj. To jest troszkę dziwne, nie ogarniam tego. I 0-0 po pierwszej połowie, no ja się dopiero uczę grać na klawiaturze, miałem może 2-3 okazje do strzału, przeciwnik miał chyba więcej. No ale dobra, jakoś sobie radzimy, jakoś ten mecz trzeba w końcu wygrać, chyba na mecz to muszę tutaj teraz kliknąć, no i dobra, zaczynamy drugą połowę. Ło, trzeba tak powoli mijać, tak powoli, Mitroglu teraz, Mitroglu do nikogo, a jest jeszcze kaka, nie wiem czy się robi sztuczki ani nic, ale teraz jest kaka, znowu kaka, teraz bardzo dobrze, kaka, strzela, kaka i kaka bramkę zdobywa, kaka! 51 minuta, no wow, wykiwałem jednak coś na tej klawiaturze i udało się, prowadzimy w 51 minucie po bramce kaki! Oh yeah! Coś mi się wydaje, że ten skład Brazylii będzie całkiem niezły. Oczywiście jeśli uda mi się sprowadzić Neymara, bo jakoś Diego Costa mnie nie satysfakcjonuje, ale w ostateczności już jakoś może być. A teraz się skupiamy na grze i nie wiem co gadać, ale patrzcie, przechodzę znowu wszystkich Mitroglu. Mitroglu, było nieudane podanie. I Mitroglu do teraz André, André biegnie, André strzela, jednak no broni to bramka z przeciwnika, 2 minuty do końca, jest kaka. Dobrze jest nasza piłka teraz. Kaka podanie do do przeciwnika prosto jest David Luiz do Thiago Silva, zaczęły się lekkie lagi, jest André chciał oddać do Kaki, nic z tego. Da się biegać jednak po takim kątem, tylko że nie na sprincie i to jest niestety słabe, ale udało nam się wygrać na klawiaturze 1-0, nie wiecie jak ręce bolą po grze na klawiaturze, to jest koszmar, więcej na klawiaturze nie gram. Jednak pad jest dobry. No dobra, i tak, skoro okaże się naprawdę, że to jest wina pada, to takie rozłączanie się, utrata sygnału, to wtedy będzie problem. I przez jakiś czas może nie być w ogóle odcinku z FIFA, dopóki pada nie naprawia, bo nie kupię sobie po prostu nowego, a w tym momencie dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pozdrawiam, cześć.